Dziś w naszym programie na tegoroczny cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli płuca po pandemii, udało się w stolicy Podhala zebrać 131 tysięcy złotych. Jest to absolutny rekord i efekt pospolitego ruszenia całej rzeszy ludzi dobrej woli, organizatorów, artystów, wolontariuszy. Małopolska uchwała antysmogowa zacznie obowiązywać za mniej niż 100 dni. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Ta stara prawda w Nowym Targu zaowocowała konkursem, który nagradza młodzież za ekologiczne nawyki i premiuje odzysk surowców. Tak jest już od 25 lat, a jubileuszowa edycja przyniosła wyjątkowo hojne nagrody. Na tegoroczny cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli płuca po pandemii, udało się w stolicy Podhala zebrać 131 tysięcy złotych. Jest to absolutny rekord i efekt pospolitego ruszenia całej rzeszy ludzi dobrej woli, organizatorów, artystów, wolontariuszy. Taki wynik dały prowadzone we wtorek przeliczenia zawartości kwestarskich puszek i podsumowania licytacji prowadzonych w Miejskim Centrum Kultury. Jest ponadto duże prawdopodobieństwo zwiększenia się tej kwoty, ponieważ nie wszystkie aukcje zostały zakończone. Do 9 lutego prowadzone będą licytacje na Allegro, cały czas spływają też datki do e-skarbonki. Ale wielkie granie to była niedziela. Właśnie teraz, właśnie dzisiaj, 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gra w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu. Zapraszamy, cały czas u nas coś się dzieje. Odbyły się już warsztaty, można było oddać krew, cały czas mamy występy na scenie, a przed nami jeszcze mnóstwo licytacji. W samym Nowym Targu na rekordowy wynik pracowało 55 wolontariuszy, przemierzając w niedzielę ulicę mimo przenikliwego zimna. Ktokolwiek zmarzł, w MCK-u oczywiście mógł się rozgrzać na wiele sposobów. Mamy godzinę 13:30 i pierwsza puszka ze stoiska z fantami jest już załadowana. Dzięki! Estradowe punkty programu trwały w sumie 9 godzin, a koncert przerywany był tylko dla przeprowadzenia licytacyjnego show. Szanowni Państwo, dzieje się w Miejskim Centrum Kultury, przed nami seria koncertów, a zobaczymy według harmonogramu jeszcze Magdę Panek o 16:40, zespół Cliff, Piotr Lupi Lubertowicz, Sempu, Światełko do Nieba już o 20:00, a później Quiet i Stingray. Drodzy Państwo, jest z nami dużo osób tutaj, dużo dzieciaków, całe rodziny, przychodźcie i bawcie się razem z nami. Wszystko w szczytnym celu. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci, blok regionalny, pokazy taneczne i pokazy karate, zajęcia z jogi, fitnessu, warsztaty kulinarne, ceramiczne, fryzjerskie i tworzenia makram. Kto chciał, mógł się oddać zajęciom naukowym i potrenować z bronią elektroniczną. Na scenie MCK-u od godzin przedpołudniowych bawili publiczność mali pyzowianie, Świarni, grupa ze Spiszu i hip-hopowi tancerze w ciekawym melanżu. Chyrni wystawiali swoje urokliwe jasełka. Z Czarnego Dunajca przyjechała grupa wokalno-instrumentalna Mezzolingua pod wodzą Szymona Bobrowskiego. Potem mieliśmy dziewczynkę z marzeniami z Frajdowej Akademii Dzieci, 50 dzieci z Zakopanego i okolic występowało na naszej scenie w MCK-u, przedstawiały przedstawienie na podstawie dziewczynki z zapałkami. Potem mieliśmy zespół Freestyler Dance and Gym. Mieliśmy też wręczenie nagród w konkursie plastycznym, mieliśmy świetny konkurs plastyczny z fantastycznymi nagrodami. Voucherami do Bramy w Gorce, do Smykałki, do Chaty Przygody. Mieliśmy też mini disco na scenie, harcownie. Poza sceną też odbywały się wydarzenia takie towarzyszące. Szerokim frontem włączyły się tego roku w orkiestrowy finał z pokazami sprzętu i pojazdów, służby mundurowe i ratownicze.
Komendy Powiatowe Policji i Straży Pożarnej, GOPR, WOPR, także Wojskowe Centrum Rekrutacji. Jest z nami też biblioteka publiczna, są animacje z harcowni, warsztaty ceramiczne. Tutaj obok nas stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, jest z nami policja, straż pożarna. Można wylicytować fanty tutaj w holu, można kupić ciastka, można wypić herbatę, kawę. Mieliśmy pokaz karate dzieci z Yokozuny, mieliśmy też bezpłatne konsultacje podologiczne, jest fotobudka, można sobie zrobić zdjęcie, jest mnóstwo atrakcji, bardzo się cieszymy, że impreza cieszy się powodzeniem, jest dużo ludzi, to nas bardzo cieszy, ta frekwencja była najważniejsza, no i najważniejsze, że wspomagamy szczytny cel, akcję, 32 finał. Na stoisku nadleśnictwa można było poznawać osobliwości i sekrety gorczańskiej przyrody. Opowieściami o swoich ukochanych sowach zaciekawiał publiczność Daniel Urbaniak. Wieczorny koncertowy blok trwał do godziny 22. Licytacje przyniosły kilkutysięczne kwoty. Na 7 tysięcy zostało na przykład wylicytowane zwiedzanie Sejmu z posłanką Weroniką Smarduch. Wśród darów dla orkiestry były vouchery, dzieła sztuki, unikatowe przedmioty i pamiątki. Ważna też była rola tych, którzy przez cały dzień gościli i częstowali kwestujących wolontariuszy. Termomodernizacja, inaczej ocieplenie budynku, to, jak wskazują eksperci, same korzyści. Jednorazowy wydatek już po kilku latach zwróci się właścicielowi obiektu. Wszystko przez fakt, że do ogrzania swoich pomieszczeń zużyje mniej gazu, prądu, peletu czy węgla. Na południu Polski, na Podhalu, koło Nowego Targu, w Nowym Targu mamy zdecydowanie ostrzejszy klimat. Pewne wymogi muszą być zastosowane w przypadku realizacji procesu termomodernizacji, czyli na przykład większa grubość ocieplenia, wyższe parametry, po to, żeby budynek, który jest użytkowany w trudniejszych warunkach klimatycznych, po prostu spełniał swoje zadanie i oszczędzał ciepło, czyli żeby to ciepło nie uciekało na zewnątrz. Dlaczego warto ocieplać budynki oraz na co mieszkańcy Nowego Targu powinni zwracać uwagę? Tego można było się dowiedzieć w trakcie spotkania z audytorem energetycznym w budynku starostwa nowotarskiego. Wiedza ta okazuje się o tyle ważna, gdyż większość domów mieszkalnych na Podhalu, mimo surowego klimatu, nadal pozostają niestermomodernizowane. W Polsce mamy około 6 milionów budynków, z tego około 5 milionów budynków to są budynki mieszkalne, jednorodzinne i wielorodzinne. Pozostały milion to są budynki użyteczności publicznej, przemysłowe, rolnicze, o charakterze rolniczym. I w ramach, powiedzmy, tej grupy budynków mieszkalnych większość, prawie 70%, można powiedzieć, nie spełnia kryteriów energooszczędności, a wręcz jest duża grupa, to jest kilkanaście procent, to są budynki, które nazywamy potocznie wampirami energetycznymi, czyli wysysają środki finansowe, pieniądze z budżetów użytkowników, w związku z tym, że wymagają bardzo dużo nakładów na to, żeby zapewnić dużą ilość ciepła, na to, że przez nieocieplone przegrody, złą stolarkę tracą bardzo dużo ciepła. Także myślę, że tutaj w Małopolsce, w Nowym Targu ta skala jest bardzo podobna jak ta skala, powiedzmy, ogólnopolska. Ale żeby ocieplenie budynku miało sens, najpierw powinno wykonać się audyt energetyczny. Prezentacja ma właśnie uświadomić mieszkańców, pokazać, jaki efekt możemy uzyskać, realizując proces termomodernizacji. Ile konkretnie możemy oszczędzić, ocieplając ściany, wymieniając okna, czy zrobić część z tych przedsięwzięć, czy zrobić całościowo, ile to wszystko kosztuje, ile wygeneruje kosztów i jak ważnym elementem w procesie przygotowania tej inwestycji jest wykonanie audytu energetycznego, czyli zobaczenie w takim dokumencie, który jest de facto biznesplanem procesu termomodernizacji, jaki jest stan istniejący i co należy z budynkiem zrobić, tak żeby uzyskać konkretny efekt i w tym dokumencie ten efekt jest dokładnie wyliczony. Ile będziemy płacić za ogrzewanie po modernizacji, czyli de facto zobaczyć, ile oszczędzimy w stosunku do tego, co użytkując w danym momencie płacimy za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.
Kto zamierza wykonać remont własnego budynku, nie powinien ociągać się z planami. Za około 3 miesiące na terenie Małopolski zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa, która zakaże między innymi używania starych kotłów węglowych. Dzisiaj mamy taki znamienny dzień. Mamy jeszcze 100 dni od dzisiaj do wymiany tych najbardziej zanieczyszczających powietrze kopciuchów, które nie mają żadnej normy, nie spełniają żadnej normy emisyjnej. W związku z tym zachęcam jeszcze teraz wykorzystać te 100 dni i udać się albo do Urzędu Gminy, do Urzędu Miasta po dotacje lokalne, ale również nie martwiąc się tak naprawdę tymi zawirowaniami, o których teraz słyszymy w mediach na temat braków funduszy w programie Czyste Powietrze, bo pieniądze powinny się znaleźć i powinniśmy jeszcze jakiś czas z tego programu korzystać. Myślę, że odczujemy tą różnicę bez kopciuchów i odetchniemy w końcu, może nie od razu czystym powietrzem, ale zdecydowanie czystszym i świeższym. W stolicy Podhala powietrze nadal dalekie jest od doskonałego, ale jak zwracają uwagę eksperci, z każdym kolejnym rokiem miasto staje się coraz czystsze. W Nowym Targu już widać różnicę, już możemy, widać to zresztą też po rankingach Polskiego Alarmu Smogowego, że tych dni ze smogiem jest coraz mniej, ale niestety to nie tylko my zasługujemy tutaj na pochwałę, również pogoda nam sprzyja. Nie mamy już tak mroźnych zim, tak długo nie trzyma mróz oraz mamy również bardzo wietrzne dni, w związku z tym po prostu wywiewa nam to zanieczyszczenie z miasta. Dlatego nie możemy już się cieszyć i już spoczywać na laurach, tylko jeszcze dużo pracy przed nami. Mieszkańcy Nowego Targu, którzy zechcą skorzystać z dotacji państwowych do ocieplenia budynku lub wymiany kotła na ekologiczne źródła ogrzewania, znajdą wszystkie niezbędne informacje w Urzędzie Miasta. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Ta stara prawda w Nowym Targu zaowocowała konkursem, który nagradza uczniów za ekologiczne nawyki i premiuje odzysk surowców. Tak jest już od 25 lat. A jubileuszowa edycja przyniosła wyjątkowo hojne nagrody. Burmistrz przeznaczył na nie najwyższą z dotychczasowych kwot – 7 tysięcy złotych. Nagrodzone placówki, szkolne i przedszkolne, miały prawo wyboru oczekiwanych nagród i skorzystały z tego ochoczo. Wśród prezentów od miasta znalazły się więc gry sensoryczne i planszowe, głośniki, sprzęt elektryczny, sprzęt sportowy, deskorolki, karaoke, nawet lodówka. Od ćwierć wieku miejski konkurs organizowany przez Referat do Spraw Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta polega na zbiórkach makulatury i aluminiowych puszek, a jego finał jest dla uczestników miłym wydarzeniem połączonym z odbiorem nagród i gadżetów, multimedialną prezentacją i pogadanką ekologiczną na temat zasad segregacji. Zawsze z udziałem przedstawicieli firmy odbierającej odpady, w przypadku Nowego Targu firmy Empol. Test z wiedzy praktycznej przeprowadzał i burmistrz Grzegorz Watycha. Jak się nie będzie zbierać makulatury, trzeba będzie wycinać drzewa na produkcję papieru, no to żeby tego nie robić, więc ten papier nie wrzucajmy do śmieci zmieszanych, ale zbierajmy, a można do punktu makulatury odwieźć i jeszcze parę groszy z tego dostać, co jest już bardzo, bardzo też przyjemne. Ale wracając do naszego konkursu, bardzo dziękuję Wam za udział w tym konkursie, dyrektorom, nauczycielom za to, że przystępują szkoły do tego konkursu, że Państwo organizujecie i umożliwiacie dzieciom też właśnie przyswojenie wiedzy na temat segregacji, bo jest, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo ważne. Wyniki konkursu są podsumowaniem recyklingowej aktywności szkół i przedszkoli w minionym roku szkolnym. Zwyciężczynią jubileuszowej edycji okazała się szkoła podstawowa nr 3 z Kowańca, która wygrała w konkursie na największą ilość zebranej makulatury – 12 156 kilo oraz puszek – ponad 1000 kilo. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 5, zebrawszy prawie 4800 kilo makulatury i ponad 363 kilo puszek. Trzecie miejsce przypadło szkole podstawowej nr 4 z Niwy za zebranych 455 kilo makulatury. Wśród najmłodszych ekobohaterów wygrało przedszkole nr 2, gromadząc 374 kilo makulatury i 208 kilo puszek. Drugim miejscem cieszy się niepubliczne przedszkole Fikumiku, w którym dzieci zebrały 334 kilo makulatury i 175 kilo puszek.
Doroczna konkursowa rywalizacja to dla najmłodszych nowotarżan mocna i skuteczna zachęta, żeby się uczyć segregacji i poczuć korzyści, jakie płyną z odzysku surowców. Ponadto w programie. Miasto bez orkiestry to jakby pół miasta. Na szczęście Nowy Targ ma swoją i to taką, której inni mogą mu pozazdrościć. Mnóstwa dowodów na to dostarczają wszystkie patriotyczne i lokalne uroczystości. Rodzinne kolędowanie w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej było kolejnym z nich. Tym bardziej, że połączyło się ze świętowaniem dziesięciolecia reaktywowanej Miejskiej Orkiestry Dętej. Czas kolędowania zwyczajowo kończy się w święto Matki Boskiej Gromnicznej, ale w stolicy Podhala było tego świątecznego uroku dosyta. Zadbał o to jak co roku od lat chór Echo Gorczańskie z przyjaciółmi, których zaprasza. A gości zawsze wszystkie śpiewacze grupy Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Miasto bez orkiestry to jakby pół miasta. Na szczęście Nowy Targ ma swoją. I to taką, której inni mogą mu pozazdrościć. Mnóstwa dowodów na to dostarczają wszystkie patriotyczne i lokalne uroczystości. Rodzinne kolędowanie w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej było kolejnym z nich. Tym bardziej, że połączyło się ze świętowaniem dziesięciolecia reaktywowanej Miejskiej Orkiestry Dętej. Kilkudziesięciu instrumentalistów pod wodzą kapelmistrza tamburmajora Marcina Musiaka wielekroć zadziwiało słuchaczy rozmaitością i bogactwem swojego repertuaru. A zapraszając na koncertowanie w niedzielny wieczór, pokazali oni, jakim matecznikiem urokliwych kolęd i pastorałek jest Polska. W rodzimej tradycji mamy ich bowiem ponad 1000. Najpiękniejsze, najbardziej kochane i rozczulające, mocno i pięknie wybrzmiały na saksofonach, puzonach, fletach, klarnetach. Porywające wykonania oklaskiwała widownia wypełniająca po brzegi salę koncertową wraz z galerią. Ludzie stali nawet w drzwiach i na korytarzu. O narrację między kolejnymi utworami zadbali sam kapelmistrz i prowadzący koncert Jakub Mrugała. Do interakcji i klaskania oraz wspólnego śpiewania publiki nie trzeba było długo zachęcać. Przykład dał mały Antoś z wprawą dzierżący mikrofon. Epicki nurt koncertu włączył się recytatorsko Stanisław Apostoł z młodością świętego Mikołaja Wojciecha Młynarskiego, ze świętą historią narodzenia Pana Kazimierza Grześkowiaka i westernową wersją betlejemskich wydarzeń autor Andrzej Waligórski. Hej, brzmią tętentem drogi i błyska broń w ciemności. Herod, bandyta srogi,
zarządził konny pościg. Widoki niewesołe. Kuśtyka, dryptu, dryptu, przerażony osiołek ku granicom Egiptu. Rżą spienione ogiery, widocznie wróg jest bliski. Łomoczą Winchestery, świszczą w uszach pociski. Już przestrzelili bluzę przenajświętszej matuchnie. Wkurzył się święty Józef i jak skolta nie gruchnie. Jeden drań dostał serią, aż złapały go skurcze. Upadł plackiem na prerię, pnąc paskudnie. O kur... A Józef znowu z biodra trzykrotnie, jak nie strzeli? Trzech zachwiało się w siodłach i na prerię uderzył. Obrócił się Jezusik, chociaż jeszcze maluszek, wziął tłuczek od mamusi i bęc bandziora w brzuszek, aż wypadła mu spluwa i z siodła go zdmuchnęło. A osiołek zasuwa, jak ta Alfa Romeo. O, już bliziutko Egipt. Widać piramid stożki. Z bandytów same piegi zostały i bamboszki. Nie był to jednak koniec niespodzianek. Szkoła muzyczna pod wodzą pani dyrektor Marty Łapczyńskiej, która użyczała sali na koncert, ubogaciła go trzema jazzowymi kolędami w wykonaniu saksofonowego kwartetu. Przybyli na ten koncert, wiedzieli jednak, że będzie on dla Miejskiej Orkiestry podwójnym świętem. Cała dekada minęła bowiem od czasu, gdy Marcin Musiak pracowicie i z zapałem wziął się za reaktywowanie orkiestry, wcześniej działającej jako strażacka. Ile czasochłonnych prób, koncertów, wyjazdów na festiwale zdarzyło się od tej pory, na wołowej skórze by nie spisał. Jak wyglądają nasze próby? Otóż próby, no, jedne lepsze, drugie gorsze, wiadomo, ale jest taki stały element. Pan Marcin nawołuje do robienia notatek. Cytuję. Znowu mi ktoś nie zmienił tonacji w trio. Zaznaczcież sobie. Powtarzamy od 38 taktu. Znowu macie niezaznaczone. Dlaczego się tak wydzieracie? Przecież to jest mezzoforte, proszę zaznaczyć. Efekt jest taki, że żaden z orkiestrantów nie zaznacza, czy to z dbałości o nuty, czy to z braku przyborów do pisania. To też wymyśliliśmy i, panie Marcinie, tutaj jest chyba, nie wiem, 200 albo więcej pisaków. Są one w formie podróżnej, także będzie pan mógł nawet ze sobą wozić. I nie będzie wymówki, że nie mamy już notatek, bo z tego powodu, że myśmy tych notatek nie robili, to biedny pan Kapelmeister ciągle rwał włosy z głowy. Widzicie państwo, jak jest. Nieuchronnie pojawiły się więc podziękowania dla dobrodziejów, sponsorów, osób wspierających orkiestrę, na czele z władzami miasta. Osobiste podziękowania i suweniry odebrał od wdzięcznych orkiestrantów radny Jan Łapsa, który cierpliwie wydeptywał ścieżki, pomagając muzycznej formacji. A policzmy tylko środki na zakup instrumentów i na mundurki. Oczywiście opłaciło się.
Jeszcze jedną niespodziankę tego wieczoru zrobili orkiestranci swojemu kapelmistrzowi wraz z litanią dowcipnych dziękczynień, przygotowując dla niego tajemniczy kuferek. Jak się okazało, krył on ponad 200 pisaków i był odpowiedzią na równie ciągłe jak bezskuteczne zachęcanie instrumentalistów do robienia notatek podczas prób. Finałem orkiestrowego kolędowania trudno sobie wyobrazić, by mogło być coś innego niż królowa polskich kolęd, czyli dostojna napisana w 1792 roku pieśń Bóg się rodzi, moc truchleje. W tym podniesieniu ducha uczestnicy koncertu mogli jeszcze zrobić dobry uczynek, włączając się w zbiórkę na rzecz pomocy krewnej orkiestrowej saksofonistki, 18-letniej Wioli Gil z Kasinki Małej, która dzielnie walczy z glejakiem mózgu. Czas kolędowania zwyczajowo kończy się w święto Matki Boskiej Gromnicznej, ale w stolicy Podhala było tego świątecznego uroku dosyta. Zadbał o to, jak co roku od lat, chór Echo Gorczańskie z przyjaciółmi, których zaprasza, a gości zawsze wszystkie śpiewacze grupy Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Orkiestrowym akcentem rozpoczęła to świąteczne muzyczne wydarzenie, nieoceniona przy wszystkich religijnych uroczystościach orkiestra parafialna. Bogatą gitarową i klawiszową instrumentacją wystąpiła schola Promyki, która nie opuszcza żadnych kolędowań, wieczorów cecyliańskich i sakrosągów, by dzielić się radością śpiewania. Od czasu, kiedy powstała, czyli od 50-lecia zaistnienia w Nowym Targu ruchu Światło-Życie, pięknie rozwija się i powiększa muzyczna oazowa grupa jubileuszowa pod kierunkiem Bartłomieja Kutyły, reprezentując nowocześniejszy już muzyczny nurt. Thank you.
tu Scendi della Stelle, czyli Stępujesz do nas z gwiazd, Królu Niebios. To pieśń, którą z klawiszowym akompaniamentem Marcina Augustyna wykonał solo Marian Wach. Co potrafi wielogłosowy żeński kwartet wokalny Ensemble pod kierunkiem Katarzyny Śmiałkowskiej, godne jest scen większych niż nowotarskie. Ale na razie czarujące panie z wrodzoną skromnością obdarzają swoimi wykonaniami lokalną publiczność. Na kolędowanie z echem przygotowały pieśń Ecce Nomen Domini Emmanuel, ale i polskie kolędy. Katarzyna Kondaszuk natomiast jest nie tylko dyrygentką Echa Gorczańskiego, ale i wokalistką obdarzoną słowiczym głosem. Zgromadzeni na kolędowaniu w murach świątyni mogli się o tym przekonać kolejny raz. Akompaniował jej organista Jan Sikora. Pierwszy, by koncertować w Nowym Targu, przyjechał chór mieszany Eligiusz ze Świątnik Górnych, kontynuator ponad wiekowej tradycji śpiewaczej w tej miejscowości. Od ponad 20 lat śpiewając pod batutą Lucjana Dmytrzaka, dał się on poznać w kilkunastu polskich miastach i na festiwalach pieśni churalnej, także za granicą, włącznie z Watykanem i Ukrainą. Wdzięczną melodią
Jako gospodarz kolędowego koncertu chór Echo Gorczańskie wystąpił na końcu, przygotowawszy 5 kolędowych pieśni, oczywiście w wielogłosowych aranżacjach. Protoplasty nowotarskich grup śpiewaczych, chórmistrza i organisty Wincentego Apostoła, stała się kultowa już góralska kolęda W syndy śniega na Suło z tekstem jego wnuczki, współzałożycielki Konfederacji Tatrzańskiej, Jadwigi Apostoł Staniszewskiej. Kolędową ucztę w imieniu proboszcza błogosławił wszystkich jej sprawców ksiądz Michał Dziedzic. Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy dzisiaj włączyli się, od najmłodszych po najstarszych, przez solistów, kwartet, schole, chóry i orkiestrę oczywiście. Nim śpiewacze grupy ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia, wybrzmieć musiała jeszcze, odśpiewana wspólnie, najbardziej podniosła z polskich kolęd.